Odwiedzimy Łukasza, to nasz klient, który zaprosił nas, żeby porozmawiać o jego grillu Freestyle, ale z limitowanej wersji Phantom. Ten model jest wyjątkowy pod wieloma względami. Prawdopodobnie jest to jeden z najlepszych grilli do wyboru w sezonie 2023. Kiedy byłem na prezentacji tego modelu w firmie Napoleon pod koniec roku 2022, to bardzo mnie zaskoczyła wyjątkowa cecha tego grilla, którego cena nie przekracza 5000 zł, mianowicie to, że cały środek w tym modelu zrobiony jest ze stali nierdzewnej. Ale żeby nie przedłużać, jedziemy i podzielimy się z Wami wszystkim, co warto wiedzieć o tym konkretnym modelu. Cześć Łukasz. Cześć. Teraz oficjalnie mogę Cię powitać w kolejnych grillowych rewelacjach. Jesteśmy dzisiaj u Łukasza, który jest naszym stałym klientem, chyba tak mogę powiedzieć. Myślę, że... A wszystko zaczęło się od zakupu Łukasza w naszym sklepie tego grilla. To jest moim zdaniem jeden z ciekawszych, fajniejszych i dobrze wyposażonych grilli z całej oferty firmy Napoleon. I nie wiem, czy wiecie, albo nie wiem, czy Ty, Łukasz, wiesz, że to jest grill, który był oficjalnym grillem mistrzostw Polski w grillowaniu steków właśnie w tym roku 2023. Nie wiedziałem. No właśnie. To co? Przechodzimy od razu do meritum. Łukasz, dlaczego ten, a nie inny? Krótkie pytanie. Namówiłeś mnie na niego. Tak pokrótce. Tak naprawdę zaczynałem od grilla węglowego, prawie tak jak każdy. Znudziło mi się to, nie miałem na to pomysłów. Okay. Kupiłem taniego grilla na Allegro za 250 zł. Spodobało mi się i stwierdziłem, że kupię większego. Kolejny grill był z marketu. Ten kolejny, który był gazowy. Tak, kolejny wtedy. Był gazowy, czteropalnikowy, tak. Z jakimś dodatkowym palnikiem z boku. Ale też czegoś brakowało. Nie potrafiłem dalej na nim gotować, smażyć ani nic z tych rzeczy. I u Was na Facebooku przyszła informacja, że macie szkolenie. I właściwie od tamtej pory, jak się raz zapisałem, wreszcie poznałem grilla Napoleona. Super. Także od tamtej pory już się tak mocno napaliłem. I stwierdziłem, że pasowałoby taki wymienić na Napoleon. W ofercie Napoleona i w naszym sklepie grilli gazowych jest dużo. To jest cały katalog, to jest przynajmniej 30 parę modeli grilli gazowych do wyboru. A Ty przyszedłeś, pamiętam, nastawiony na grilla Freestyle, ale w tej wersji standardowej. Więc co zdecydowało o tym, że tu stoi Phantom, a nie standardowy Freestyle? No to tak jak powiedziałeś, na pewno Freestyle. Na pewno miał być palnik do steków i cztery palniki główne. Mhm. I takie było założenie. W międzyczasie pokazałeś mi właśnie tego czarnego. Czym się różnił od poprzedniego? Tym, że na przykład ma otwierane drzwiczki z przodu, mhm. gdzie mogę coś schować, a w poprzednim tego nie zauważyłem. Mhm. I przekonałeś mnie też do rusztu stalowego, przepraszam, do rusztu stalowego, a nie żeliwnego. Że jest łatwy w utrzymaniu i że będzie lepszy. A w Twoim grillu sieciowym, marketowym, ten główny rusz był żeliwny czy stalowy? Żeliwny. Odczuwasz różnicę? Odczuwam. Na pewno szybciej się nagrzewa, dłużej utrzymuje, wydaje mi się, że dłużej utrzymuje temperaturę i mniej przywiera mięso i nie muszę tego konserwować. Czyli po prostu jest wygodniejszy. Tak. Jest wygodniejszy. Co ciekawe, to jest pierwszy grill z oferty Napoleona, który nie przekracza ceny 5000 zł i ma właśnie cały środek ze stali nierdzewnej. Bo pierwszy, który ma, albo kolejny, który ma stal na całości, to jest Rogue SE i on w tym momencie kosztuje ponad 7000 zł, więc tych wartości dodanych tu jest dużo, bo mamy oprócz palnika do steków, który jest fantastyczny, cały środek ze stali nierdzewnej, no i grilla, który jest w czarnym macie, czyli ta limitowana wersja Napoleona. Grillowe rewelacje i cała seria filmów to nasz pomysł na dialog z widzami i z potencjalnymi klientami na dobry grill gazowy. Jakie porady dałbyś osobom, które właśnie są na tym etapie, chcę kupić dobry grill gazowy, nie wiem jak to zrobić, żeby nie żałować później mojej decyzji. Jasne, no jeżeli chodzi o mnie, ja na pewno muszę dotknąć, zobaczyć. To co mamy w katalogu, mamy w internecie, zawsze pięknie wygląda, ale przyszedłem do Waszego salonu, dotknąłem, zobaczyłem i oceniłem, że jednak ten grill wygląda
inaczej jak grill marketowy. Mhm. To od razu widać na pierwszy rzut oka, że te wszystkie elementy są grubsze. Na przykład nie wiem, miska do smażenia jest w jednym elemencie, nie ma żadnych śrub, łączeń i tak dalej. Więc no właśnie, na pewno bym poszedł do salonu przynajmniej pomacać. Czyli jednym słowem moglibyśmy to określić jakość. Można się przekonać, będąc na miejscu w sklepie, o jakości, która jest nieporównywalna do tego, co oferują grille marketowe, ale jeszcze są istotne różnice pomiędzy produktem pierwszym, produktem drugim i trzecim. I to też w salonie wszystko jest możliwe, tak? Czyli miałeś okazję, żeby sobie porównać Freestyle'a w wersji limitowanej z tymi poprzednimi i podjąć możliwie najlepszą dla siebie decyzję. Tak jest. Właśnie, bo to też jest ciężkie z perspektywy, tak jak powiedziałeś, filmu, katalogu albo tego, co sprzedawca jest Wam w stanie powiedzieć przez telefon. Jedźcie do sklepu i tam się przekonajcie o tym, które rozwiązania są dla Was najlepsze. Tego grilla trzeba było zmontować, czyli przyjechałeś do sklepu, przyjechałeś z grillem do domu, czy my przyjechaliśmy z dostawą do Ciebie, jak to było? Kupiłem grilla i zaproponowaliście mi dostawę. Okej. Okay. Więc kolega, który stoi z drugiej strony, przyjechał, wszystko zamontował. Okej, okay. Czyli miałeś montaż po prostu w cenie. W cenie, tak, w cenie. Jak najbardziej. Okej, okay. A jakie były Twoje wrażenia z pierwszych chwil, z pierwszego użycia, z nowego grilla? Na pewno grill na papier, jeżeli chodzi o papier, grill marketowy by wychodził jako mocniejszy od tego, ale po odpaleniu grilla zdecydowanie temperatura momentalnie do góry, na maksa w parę minut się nagrzewał. No i samo wykonanie. Mhm. Ja trochę dopowiem, jeżeli chodzi o tą moc, bo to może być ciekawe dla osób, które nas oglądają. To nie powinien być główny wyznacznik. Jak patrzycie na moc grilla, tą wyrażoną w kilowatach, to faktycznie może być tak, że te grille, które kosztują mniej i dostępne są w sklepach marketowych, one muszą mieć więcej mocy, dlatego że one są gorzej izolowane. Czyli one muszą grzać się mocniej, dlatego że ze względu na otwory, które są po bokach grilla i z tyłu, to ciepło będzie uciekało, a nie będzie zostawało w grillu. Więc to nie do końca jest ten parametr, o który nam chodzi. Ta duża moc, taka jak tutaj 16 kW, ona jest istotna, bo tak jak Łukasz powiedział, ta maszyna osiąga temperaturę 400 stopni w około 10 a 15 minut. To jest taki przedział czasowy, to też zależy od tego, jaka jest temperatura na zewnątrz i od tego, żeby stosować dobry gaz. A gaz dobry to właśnie jest czysty propan. Jaką masz butlę? Z jakim gazem? No właśnie. Widać, że masz dobrych doradców w sklepie Grilloholicy, więc wszystko jest na najwyższym poziomie. To jest sprzęt, który jest dobrze wyposażony. A jak Ty oceniasz swój grill, tak z perspektywy 6 miesięcy, bo od tego czasu korzystacie z tego grilla, co jest najbardziej dla Ciebie przydatne w tym grillu? Palnik do steków, bo bardzo dużo tego robimy. Na pewno schowana butla. Estetyka też jest bardzo ważna. Otwierana szafka, gdzie mogę schować jakieś dodatkowe akcesoria. To kolor. Kolor, bo to też się musi zgadzać jakoś. Jasne. Z tym, co, jak sobie wyobrażasz swój taras i ładne miejsca na zewnątrz. Palnik do steków potwierdzam, bo Łukasz kupuje u nas dużo, żeby nie powiedzieć bardzo dużo steków. I właśnie to, że ta butla chowana jest do środka. To wcale nie jest tak, że w każdym grillu gazowym, który kosztuje parę tysięcy złotych, producent przewidział miejsce na to, żeby schować dużą butlę. Ja też nie chciałbym w grillu widzieć przy grillu butlę, która nie zawsze wygląda atrakcyjnie. Idźmy dalej w tym rozbieraniu tego grilla na czynniki pierwsze. A jak oceniacie z perspektywy czasu, który minął, wartość tego produktu do jego ceny? Na początek wiadomo, cena była wysoka. Jak dla mnie było wysoko, ale stwierdziłem, że trzeba kupić coś porządnego. Przyprowadziłem do domu. Wiadomo, małżonka nie była z tego faktu zadowolona. Pozdrawiamy. Ale po czasie przekonała się do tego, że jednak to był bardzo dobry zakup i nie żałuję żadnej wydanej złotówki na to. I pomimo tego, że przyszedłem po grilla tańszego, kupiłem droższy, zrobiłbym tak samo. To ja jestem zadowolony podwójnie, żeby nie powiedzieć, że jeszcze bardziej. To tak jest, że taki zakup dobrze jest ocenić z perspektywy dłuższego czasu, bo to jest grill, który będzie razem z Wami przynajmniej przez kilka lat. Chyba że przyjdzie Wam pomysł do głowy, wymieniamy, bo chcemy, żeby był inny, tak? Ale to na pewno nie będzie wynikało z tego, że on się zepsuje, albo że będzie coś z nim źle i nie tak. Czyli parę tysięcy złotych, ale jak pomyślicie o tym, że 5 tysięcy złotych na 5-10 lat, to te kwoty robią się wtedy znacznie mniejsze. Na grillu się fajnie grilluje, ale o grill też trzeba czyścić. Masz jakieś wyszukane sposoby na czyszczenie grilla? Sprawdzone?
szybki temat, rozpalam palniki na maksimum, czekam parę minut, żeby się to wszystko nagrzało, spopieliło przy zamkniętej pokrywie. Jeżeli już wszystko jest ładnie wygrzane, używam czy jednej, czy drugiej szczotki. Przepraszam, i to są dobre szczotki, bo to są szczotki, które mają włos stalowy. On był dłuższy, bo ta szczotka jest teraz trochę starta. Nie kupujcie do grilli z dobrym rusztem tych takich szczotek spiralnych. To ma być długi, taki właśnie stalowy, wystający włos. Może być ten włos mosiężny lub właśnie tak jak tutaj po prostu stal. Ok, czyli wypalamy, tak jest. Wyłączamy, szczota, grill jest czysty, tak jest. I masz tą przewagę i tą zaletę, że ten ruszt nie wymaga sezonowania. Tego rusztu nie trzeba w zasadzie traktować olejem, chyba że będziemy robić rzeczy takie bardzo delikatne. Mięso, które nie jest pokryte marynatą, to dobrze jest wcześniej ruszt sobie posmarować, żeby po prostu to mięso nie przywierało olejem. Jak się to grillowanie zmieniło u Was w domu? No dość mocno, od pierwszego grilla gazowego, poprzez ewolucję do tego i sąsiedzi pokupowali sobie, nie jest tak, że ode mnie, tylko ja kupiłem, sąsiad kupił, kolejny sąsiad sobie kupił, trzeci sąsiad sobie kupił. I to było wszystko gazówki? To było wszystko gazówki. I mamy tutaj taką tendencję z jednym z kolegów, sąsiadów, że słuchaj Łukasz, dzisiaj wpadł taki przepis na YouTube'a, trzeba było spróbować, fajne, polecam Ci. Ja zrobiłem, wyszło, domu nie spaliłem. Więc sąsiedzi, się nakręcamy. Sąsiedzi idealni, też sąsiadów Łukasza pozdrawiamy tutaj z tego miejsca. A jakieś ciekawe historie związane z tym grillowaniem? Tak. Grill zapalił? Dosłownie, tak? Dosłownie. Przy robieniu pulled porka, wiadomo, zastosowałem wszystkie triki odnośnie skrzyneczka, drewienko, namaczanie 30 minut, rozpaliłem go, termometr przygotowany, jedziemy, stwierdziłem, że nie będę tutaj stał godzinami, poszedłem sprzątać samochód. I z życia dzwoni sąsiad, pyta się Łukasz, czy wszystko w porządku? Bo ci się chyba dom pali. Wpadam do ogródka, siwy dym, podnoszę pokrywę, ogień, pali się wszystko. Wydarłem go na ogród, zacząłem gasić, palić, zalewać wodą. No i taka historia. Jeszcze raz to powtórzyłem w swoim wędzeniu, ale potem już się nauczyłem, że jednak grilla trzeba wyciągnąć do ogrodu. I trochę go pilnować. Najważniejsze, że zimną krew tutaj zachowałeś w tej sytuacji. To się może zdarzyć. To się może zdarzyć i to nie jest tak, że jak ktoś ma tak fantastyczny grill, to on będzie tutaj za nas jakoś dbał o swoje bezpieczeństwo, no bo tak nie jest, nie? Nie jest. Trzeba grilla gdzieś tam na rzucić kątem oka zawsze patrzeć na ten grill. Czy macie jakieś ulubione akcesoria, z których korzystacie często? Oczywiście. Najczęściej używam do smaszowania mięsa. Okay. Tak by się to nazywało. Ta praska? Rewelacja. Najczęściej używam. Także to jest świetny zakup. Burger idzie na płytę żeliwną. Tak. I jeszcze tutaj się zatrzymajmy. Każdemu, kto mnie pyta, co dokupić z akcesoriów do grilla, plancza. Płyta, mistrzostwo świata. Bez tego nie wiem, czy by fajnie się grillowało, więc... Podpisuję się pod tym. To jest podstawowy produkt, który trzeba mieć, bo bardzo poszerza możliwości wykorzystania sprzętu. Bardzo. Kosz widzę. Tak, to małżonka sobie zażyczyła. Robi często w tym warzywa, więc bardzo też fajna, przydatna rzecz. Ziemniaczki, nie ziemniaczka, warzywa, wszystko tu wrzucamy, więc też jak widać często używane. Termometr. To jest wisienka na torcie. Bardzo dobra rzecz. Weber Connect. Po Wi-Fi. W telefonie wszystko. I to nie tylko termometr, nie? Bo podstawową jego funkcją jest to, że możesz zmierzyć temperaturę mięsa w środku, ale też masz dostęp do aplikacji Weber Connect. Tak. I to też jest rzecz ciekawa pod względem zasobów, które tam są, czyli przepisy, porady, to jak przygotować konkretne przepisy, działa to bardzo dobrze. Dobry zakup. Tych akcesoriów pokazywał Łukasz więcej, jeszcze jest w Twoim stałym repertuarze pizza. Też ma Łukasz kamień. Do pizzy, tak. Podstawowe rzeczy mówiliśmy, szczotka oczywiście, na pewno gdzieś są szczypce. O tak. Fajnie. Pokazujesz w ten sposób, że grill gazowy jest bardzo uniwersalnym miejscem. Do grillowania, do gotowania i nie tylko. Przed Wami pierwszy sezon zimowy z grillem gazowym w domu. Będziecie korzystać z grilla? Oczywiście. Przez cały sezon. Troszeczkę mniej w zimie. Ale dzięki temu, że mamy zadaszenie, w zimie też steki, żeberka, długie grillowanie. Wiadomo, nie będzie to posiadówa,
ale produkty będą robione. No bo jest przecież pizza. Bardzo łatwo. Wychodzisz, pstrykasz 10 minut i już możesz kawałek steka położyć na grillu, a jest to znacznie wygodniej, szybciej i przede wszystkim smak. Nie zrobicie dobrze steka porządnego na patelni, tak jak się to da zrobić na palniku do steku czy na grillu gazowym. Także sezon się nie kończy. Nie. Nie ma takiego słowa. Łukasza jak sezon. Łukasz grilluje przez cały czas. A propos grillowania i a propos sąsiadów, o których mówiliśmy, twoich, na jakich grillach oni grillują? Gazówka. Tu dookoła wszyscy mają grilla gazowe. Tak, jak najbardziej. Też o to pytam, bo jeżeli to nie są grilla Napoleona, no to ja myślę, że to potencjalnie będą nasi przyszli klienci. Ja polecam. Próbujemy wspólnie teraz podsumować to wszystko, o czym dzisiaj powiedzieliśmy. Moje kolejne pytanie i prośba, oceń swój grill. Mamy tą gradację pomiędzy 2 a 5. Na jaką ocenę zasługuje twój grill? Na 5. Na 5. Na 5. Czyli bez dwóch zdań, swój najlepszy grill. Jednym zdaniem polecasz go wszystkim potencjalnym osobom, które myślą o zakupie takiego grilla. Oczywiście. A idąc dalej, bo słyszę, że bardzo mocno się rozwinąłeś w grillowaniu, jaki będzie twój kolejny grill? Na pewno chciałbym większy, żeby więcej zmieścić produktów na płycie. No, większy sizzle zone by się przydał. Większy grill, po prostu. Okej. Tutaj do wyboru będziesz miał przynajmniej kilka modeli. To mam nadzieję, że do tego tematu też będziemy mogli przejść. Częścią naszych spotkań w tym segmencie grillowe rewelacje jest złota koperta. Proszę Cię, żebyś nigdy nikomu nie zdradził, co w tej złotej kopercie miałeś. Ja teraz dziękuję Ci i przekazuję na Twoje ręce tą złotą kopertę. Dziękuję, że mogliśmy przyjechać i wykorzystać tutaj Twoje doświadczenie, żeby je po prostu przekazać innym, kolejnym osobom. Dziękujemy. To chyba wszystko. Również dziękuję. Napiszcie nam parę komentarzy, co myślicie o naszym filmie, albo w ogóle, jeżeli macie jakiekolwiek inne pytanie, niekoniecznie związane z tematem, który dzisiaj był poruszony, to również to możecie napisać w naszym komentarzu. I jeszcze raz to powiem, mam nadzieję, że taka forma dialogu i komunikacji z Wami Wam odpowiada i również mam nadzieję, że będziecie z nami w kolejnym filmie. A jeżeli myślicie o zakupie sprzętu takiego jak ten lub innego z firmy Napoleon, to po prostu skontaktujcie się z nami grillaholicy.pl. Do zobaczenia. Cześć.